Polacy mogą pozostać samodzielnymi członkami Wspólnoty Europejskiej bez przyjmowania współczesnych ideologii płynących z Zachodu, mówi ksiądz kardynał Gerhard Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, który w swoich nowych publikacjach upomina się o skarb, jaki może znaleźć każdy człowiek. Katolicki, czyli jaki oraz na drodze ku Chrystusowi, dwie pozycje, których autorem jest ksiądz kardynał Gerhard Müller, były prefekt kongregacji nauki wiary. Druga książka, będąca zapisem rozmów niemieckiego kardynała z księdzem Leszkiem Slipkiem, stawia pytanie o to, jak żyć Ewangelią dzisiaj i odpowiedź na nie. Jak wyjaśnił współautor, nie może zatrzymać się na ogólnych wskazówkach, bo człowiek żyje w codzienności. Teoria bez praktyki jest jałowa. I dlatego też y, moja myśl była taka, porozmawiajmy o życiu takim, jak ono jest, o problemach, jakie życie niesie i próbujmy po chrześcijańsku na nie spojrzeć i znaleźć rozwiązanie. Ksiądz kardynał Gerhard Müller mówi, że człowiek jest osobą, a przez to nie może być w żaden sposób instrumentalizowany, postrzegany jako środek do celu przez partie czy ideologię. Były prefekt kongregacji nauki wiary zachęcałby dostrzec perspektywę Boga, który nie chce obdarowywać człowieka pozornym szczęściem. W spotkaniu z Bogiem człowiek może znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. Nasze pozytywne przesłanie polega na ukazywaniu egzystencji człowieka jako czegoś dobrego, chcianego, pożądanego. Wszelkie talenty, dary, zdolności, jakie człowiek posiada, trzeba by je rozwijał. Tego chce Bóg, a ostatecznym dopełnieniem jest wzrost człowieka w kierunku doskonałości. Dzięki łasce Bożej, która prowadzi człowieka do szczytów jego możliwości. Współczesne ideologie, jak wyjaśnił ksiądz Kardynał, działają w taki sposób, by sięgać po pozory. Potrafią być słodkie i przyjemne, ale tak naprawdę sączą truciznę. Próbują zastąpić wyznanie człowieka, które przyznaje się do chrześcijaństwa. Wizją, że może decydować o własnej tożsamości, określić kim jest, czy mężczyzną, czy kobietą. Ostatecznie to atak na człowieka w jego integralności i cielesności. Człowiek jest okradany z najcenniejszego skarbu. Ksiądz kardynał Gerhard Müller zauważył, że po 50 latach bycia za żelazną kurtyną bardzo łatwo jest wmówić społeczeństwu w Polsce, że pragnąć dogonić rzeczywistość Zachodu musi otworzyć się w pełni na poglądy modernistyczne. że a przecież Polska może śmiało wyzbyć się wszelkich kompleksów niższości. Jeśli przez 123 lata byliście w stanie oprzeć się wszelkim wpływom chcącym wydrzeć wam waszą tożsamość narodową, religijną, kulturową, jesteście również w stanie być samodzielnymi członkami Wspólnoty Europejskiej bez przyjmowania pewnych schematów, tylko po to, by wpisać się w narrację, jaka jest obowiązująca w trakcie spotkania sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski ksiądz biskup Artur Miziński wręczył byłemu prefektowi Kongregacji Nauki Wiary Nagrodę Feniks przyznaną w trakcie ostatnich targów wydawców katolickich za książkę Cudnie Śmiertelności Co będzie po życiu ziemskim